Bo mam wrażenie, że tutaj się zdarzyła w Polsce taka tragedia swego rodzaju, nie tylko w Polsce. Zresztą ja pracowałem i w Rosji nad pewnymi problemami, w Ukrainie, w Gruzji, że utrzymuje się syndrom ekonomii politycznej archipelagu Gułag. Przepraszam, tak wyoszczę sprawę. To znaczy takiego systemu gospodarowania, w którym koszty ludzkie są naprawdę ciągle minimalizowane. To w sposób taki przerażający wręcz.